Jestem człowiekiem chorym. Człowiekiem złym. Niepociągającym. Myślę, że cierpię na wątrobę. Nie mam zresztą zielonego pojęcia o mojej chorobie i nie wiem na pewno, co mi dolega. Nie leczę się i nigdy się nie leczyłem, chociaż szanuję medycynę i lekarzy. W dodatku jestem niezwykle przesądny, w każdym razie na tyle, żeby szanować medycynę. Posiadam dostateczne wykształcenie, aby nie być przesądnym, ale jestem. Nie, ja się nie chcę leczyć na złość. Cóż, państwo z pewnością tego nie pojmujecie, a ja pojmuję. Oczywiście nie potrafię wam wytłumaczyć, komu w tym wypadku dopiekę swoją złością. Wiem doskonale, że doktorom w żaden sposób nie zdołam przysolić tym, że się u nich nie kuruje. Wiem lepiej od kogokolwiek, że tym wszystkim zaszkodzę tylko sobie i nikomu więcej. A jednak jeśli nie leczę się, to właśnie na złość. Wątróbka boli, no to niech boli jeszcze bardziej. Żyję tak już od dawna, dobrze ponad 10 lat. Obecnie mam 30. Dawniej pracowałem w kulturze, teraz już nie. Artysta był ze mnie lichy. Byłem przykry i znajdowałem w tym zadowolenie. No cóż, nie potrafiłem dobrze się sprzedać, musiałem więc chociaż tak to sobie powetować. Kiedy ludzie wokół mówili mi, żebym choć odrobinę się nagiął, zgrzytałem zębami i doznawałem bezbrzeżnej rozkoszy, postępując ku swojej finansowej zgubie. Robiłem na złość sobie i mi całemu światu. Ale wiecie państwo, co było istotnym powodem mojej złości? Otóż w tym właśnie cały smak. W tym tkwiła najobrzydliwsza plugawość, że nawet w momencie największego rozdrażnienia w głębi duszy ze wstydem stwierdzałem, iż nie tylko nie jestem zły, ale nawet nie jestem przykry. I tylko od tak niepotrzebnie udaję złość dla własnej przyjemności. Pienię się wprost ze złości, ale niechby ktoś coś dla mnie zrobił. Niechby mnie zaprosił na jednego, na pewno zaraz bym się uspokoił. Nawet bym się rozczulił, chociaż z pewnością później sam zgrzytałbym z wściekłości na siebie zębami i ze wstydu przez kilka miesięcy cierpiałbym na bezsenność. Takie już są moje obyczaje. Choć w gruncie rzeczy nigdy nie mogłem stać się naprawdę zły. Co chwila stwierdzałem w sobie obecność całego mnóstwa czynników jak najbardziej temu przeciwnych. Czułem, jak się we mnie kotłują te sprzeczne czynniki. Wiedziałem, że się we mnie przez całe życie kotłowały, usiłując się wydostać, ale ja ich nigdy nie wypuszczałem na zewnątrz. Męczyły mnie okrutnie. Doprowadzały do konwulsji, aż mi się w końcu uprzykrzyły. I to jak uprzykrzyły. Ale, moi państwo, czy się aby wam nie wydaje, że ja was za coś tam przepraszam? Jestem pewien, że wam się tak wydaje. A zresztą, zapewniam was, że mi wszystko jedno, jeżeli wam się nawet tak zdaje. Nie potrafiłem stać się nie tylko człowiekiem złym, ale zgoła żadnym. Ani złym, ani dobrym, ani łotrem, ani uczciwym, ani bohaterem, ani nędznym robakiem. Teraz zaś dokonuję żywota w swoim kącie, drażniąc siebie gorzką i na nic nieprzydatną pociechą, że człowiek rozumny po prostu nie może na serio kimś się stać, kimś staje się jedynie głupiec. Człowiek rozumny w XXI wieku powinien i ma obowiązek moralny być istotą przeważnie bez charakteru. Natomiast człowiek z charakterem czynny, istotą przede wszystkim ograniczoną. To mój wniosek po 30 latach życia, a 30 lat to przecież najgłębsza starość. Jeżeli zniecierpliwieni tą całą paplaniną, a już czuję, że jesteście zniecierpliwieni, zechcecie mnie spytać, kim właściwie jestem, odpowiem. Jestem jednym z wielu wolnych strzelców działających w kulturze, no i artystą. Pracowałem, żeby mieć co jeść, ale tylko po to. A kiedy pewien mój daleki krewny przekazał mi w testamencie 60 tysięcy złotych, natychmiast porzuciłem pracę i osiadłem w swoim kącie. Ja i przedtem mieszkałem w tym kącie, ale teraz w nim osiadłem. Pokój mam nędzny, brzydki na krańcu miasta. Mówią mi, że klimat wielkomiejski jest dla mnie szkodliwy i że trudno tu przeżyć, mając tak mizerne środki. Wszystko to wiem, wiem lepiej od wszystkich tych doświadczonych i arcymądrych doradców i Potakiewiczów. Ale zostaję tu i stąd nie wyjadę. Nie wyjadę dlatego, że... Przecież to zupełnie obojętne, wyjadę czy nie wyjadę. A zresztą, o czym porządny człowiek może mówić z największym zadowoleniem? O sobie. No więc będę mówił o sobie. Powiedzcie, któż to pierwszy stwierdził? Kto pierwszy obwieścił, że człowiek dlatego tylko popełnia świństwa, iż jest nieświadomy rzeczywistych własnych korzyści? Że gdyby go oświecić, otworzyć mu oczy na jego rzeczywiste, normalne korzyści, to ów człowiek zaraz by przestał popełniać świństwa. Wnet stałby się dobry i szlachetny, ponieważ będąc oświecony i rozumiejąc, na czym polegają jego własne korzyści, uznałby, że właśnie dobro stanowi tę korzyść
A że wiadomo, iż nikt nie będzie rozmyślnie działał wbrew własnym korzyściom, człowieków zacząłby więc, że tak powiem, z konieczności świadczyć tylko dobro. Przede wszystkim, kiedyż to w ciągu tych wszystkich tysiącleci tak bywało, że człowiek działał wyłącznie dla własnej korzyści, co? Cóż poczniemy z milionami faktów świadczących o tym, że ludzie świadomie, to znaczy w pełni rozumiejąc swoje rzeczywiste korzyści, odsuwali je na dalszy plan i biegli inną drogą, na oślep, na ryzyko, przez nikogo i przez nic do tego nie zmuszani. Lecz jakby unikając właśnie owej wskazanej drogi i uparcie samowolnie przebijając inną, uciążliwą, niedorzeczną, wyszukując ją niemal w pomroce. Widocznie więc ten upór i samowola były im rzeczywiście milsze ponad wszelkie korzyści. Korzyść. Cóż to jest korzyść? Czy podejmiecie się dokładnie określić, na czym właściwie polega ludzka korzyść? No, a jeżeli tak się zdarzy, że niekiedy owa korzyść nie tylko może, ale wprost powinna polegać na tym, by czasem zapragnąć dla siebie uszczerbku ku fajnej korzyści? A jeżeli tak, jeśli tylko może zajść taki przypadek, to cała reguła bierze w łeb. Jak sądzicie, czy zdarzy się taki przypadek? Śmiejecie się? Śmiejecie się, moi państwo, ale odpowiem tylko... Ludzkie korzyści nie są dokładnie obliczone. Czy nie ma takich, co się nie tylko nie zmieściło, ale w ogóle nie mogą zmieścić się w żadnej klasyfikacji? Przecież, o ile mi wiadomo, cały ten wasz rejestr ludzkich korzyści wypośrodkowaliście na podstawie liczb statystycznych i formuł naukowo-ekonomicznych. Przecież nasze korzyści to dobrobyt, bogactwo, swoboda, spokój itd., itd. To też ktoś, kto na przykład jawnie i świadomie przeciwstawiłby się całemu temu rejestrowi, byłby waszym zdaniem, ma się rozumieć moim również, obskurantem lub zgoła wariatem, prawda? Co jednak jest zadziwiające, czemuż to wszyscy ci statystycy, mędrcy i przyjaciele rodu człowieczego, wyliczając ludzkie korzyści, jedną stale pomijają. Nawet jej w ogóle nie biorą w rachubę, w tej postaci, w jakiej brać ją trzeba. A od tego właśnie zależy cała rachuba. Niewielki to kłopot wziąć ją te korzyści i włączyć do spisu. Ale w tym właśnie cała bieda, że owa osobliwa korzyść do żadnej klasyfikacji się nie kwalifikuje, nie mieści się w żadnym zestawieniu. Owa korzyść o tyle jest charakterystyczna, iż burzy wszelkie nasze klasyfikacje i stale rozsadza wszystkie systemy ułożone przez dobroczyńców rodu ludzkiego dla szczęścia ludzkości. Słowem, wszystkiemu przeszkadza. Zanim jednak wymienię wam ową korzyść, chcę skompromitować się osobiście i dlatego butnie oświadczam, że wszystkie te piękne systemy, wszystkie owe teorie wskazujące społeczności ludzkiej prawdziwe, normalne korzyści po to, aby zdecydowanie dążąc do osiągnięcia tych korzyści z miejsca stała się dobra i szlachetna. Co na razie moim zdaniem po prostu mędrkowanie. Wielu uważa, że wszystko co człowiek czyni nie dzieje się wcale według jego woli, lecz samo przez się według praw natury. Wystarczy tylko odkryć owe prawa natury, a człowiek nie będzie już odpowiadał za swoje poczynania i będzie mu bardzo łatwo żyć. Wszystkie ludzkie postępki, ma się rozumieć, zostaną wtedy sklasyfikowane według owych praw, na kształt tablicy logarytmicznej i wciągnięte do kalendarza, albo jeszcze lepiej. Ukażą się jakieś solidne publikacje w rodzaju dzisiejszych leksykonów encyklopedycznych, gdzie wszystko zostanie tak dokładnie wyliczone i oznaczone, że na świecie nie będzie już ani postępków, ani przypadków. Wówczas powstaną nowe stosunki ekonomiczne, całkiem już gotowe i też wyliczone z matematyczną dokładnością. To też z miejsca znikną wszelkie zagadnienia. Po prostu dlatego, że znajdą się na nie wszelkie możliwe odpowiedzi. Wówczas zostanie zbudowany pałac kryształowy. Wówczas przyleci rajski ptak. Oczywiście niepodobna ręczyć, czy wtedy nie będzie na przykład okrutnie nudno. Bo też co robić, gdy wszystko będzie rozplanowane według tabliczki. Za to wszystko będzie wyglądało nadzwyczaj rozsądnie. Ale niestety, na przykład ani trochę się nie zdziwię, jeżeli nagle, ni z tego, ni z owego, wśród tych pełnych rozsądku ludzi przyszłości zjawi się jakiś dżentelmen o wyglądzie pozbawionym dostojeństwa, albo, powiedzmy ściślej, z miną zacofańca i szydercy, weźmie się pod boki i powie nam wszystkim: o jak myślicie, moi państwo, gdyby tak kopniakiem zwalić za jednym zamachem, rozbić w drobny mak cały ten rozsądek po to, aby diabli wzięli te wszystkie logarytmy i żebyśmy mogli znowu pożyć zgodnie z naszą głupią wolą. To by jeszcze nie było takie straszne, ale przykre jest to, że ów dżentelmen niechybnie znajdzie naśladowców. Taki już jest mechanizm człowieka. A wszystko to wynika z najbłahszej przyczyny, o której zdawałoby się nawet wspominać nie warto. Mianowicie, że człowiek zawsze i wszędzie, kimkolwiek jest, lubi postępować tak, jak chce, a wcale nie tak, jak mu nakazuje rozum i korzyść.
Chcieć zaś można przecież i wbrew własnym korzyściom, a niekiedy wprost należy. To już moja teza. Własna, wolna i swobodna wola, własny, niechby nawet najdzikszy kaprys, własna fantazja, a niekiedy pobudzona choćby zgoła do szaleństwa, to wszystko stanowi właśnie ową pominiętą, najkorzystniejszą korzyść, która nie mieści się w żadnej klasyfikacji, wskutek której wciąż diabli biorą wszystkie systemy i teorie. I z czegoż to ci wszyscy mędrcy wysnuli, że człowiek chce koniecznie cnoty? Skąd sobie na przykład wyobrazili, że człowiek koniecznie chce rozsądku i korzyści? Człowiek chce tylko chcieć samodzielnie, jakakolwiek byłaby cena owej samodzielności i jakikolwiek jej wynik. Zresztą diabli wiedzą, jak to jest z tym chceniem. Zechciejcie mi, moi państwo, wybaczyć, żem się zapędził w filozofowanie. Jestem przecie od 30 lat w podziemiu. Pozwólcie mi pofantazjować. Otóż, proszę państwa, rozsądek to dobra rzecz, to bezsporne, ale rozsądek to tylko rozsądek i zaspokaja jedynie potrzeby rozumowania w człowieku. Chcenie natomiast jest przejawem pełni życia, a więc całego życia ludzkiego, wraz z rozsądkiem oraz wszelką dłubaniną. Cóż wie rozsądek, tylko to, co zdążył poznać. Wielu rzeczy może nie pozna nawet nigdy. Niewielka to wprawdzie pociecha, ale czemu tego nie powiedzieć? A natura ludzka funkcjonuje w całości, w pełni wszystkiego, co się w niej zawiera, świadomie i nieświadomie. Podejrzewam, moi państwo, że patrzycie na mnie z politowaniem. Powtarzacie mi, że człowiek oświecony i rozwinięty, słowem taki, jaki będzie człowiek w przyszłości, nie może rozmyślnie zapragnąć dla siebie czegoś niekorzystnego, że to matematyczny pewnik. Zupełnie się z tym zgadzam, to istotnie matematyka. Ale powtarzam po raz setny, jest jedna sytuacja, tylko jedna jedyna, kiedy człowiek może rozmyślnie, świadomie zapragnąć dla siebie czegoś szkodliwego, głupiego, nawet najgłupszego. Chodzi mianowicie o to, by mieć prawo zapragnąć dla siebie czegoś choćby najgłupszego i nie być skrępowanym przymusem pożądania wyłącznie rzeczy mądrych. Historia? O historii powszechnej można wszystko powiedzieć. Wszystko, co może się zrodzić w najbardziej rozstrojonej wyobraźni. Jednego tylko powiedzieć niepodobne. Że to rozsądne. Przy pierwszym słowie zakrztusicie się. Stale spotyka się w życiu takie przykładne i rozsądne osoby, takich mędrców i przyjaciół rodu ludzkiego, dla których jedynym właśnie celem w całym ich życiu jest zachowywać się jak najmoralniej i jak najrozsądniej, stawiając się, że tak powiem, za wzór swoim bliźnim, po to by im dowieść, że istotnie można żyć na świecie i moralnie, i rozsądnie. I co? Wiadomo, że nie jeden spośród tych przyjaciół rodu ludzkiego wcześniej czy później wyparł się siebie, wyczyniając jakiś figiel niekiedy z rzędu najbardziej nieprzyzwoitych. Teraz więc pytam, czegóż można się spodziewać po człowieku jako istocie obdarzonej tak osobliwymi cechami? Obsypcie go wszelkimi ziemskimi dobrami. Pogrążcie go w szczęściu aż po dziurki w nosie, żeby tylko pęcherzyki wyskakiwały na powierzchni szczęścia jak na wodzie. Stwórzcie mu taki dobrobyt materialny, żeby nie miał nic innego do roboty poza spaniem, jedzeniem smakołyków oraz dbałością o ciągłość historii powszechnej. Otóż i wtedy ów człowiek przez samą tylko niewdzięczność, z samej tylko złośliwości zrobi wam świństwo. Zaryzykuje nawet cały swój dobrobyt i umyślnie zapragnie jakiegoś najzgubniejszego dla siebie nonsensu, jakiejś najbardziej nieekonomicznej niedorzeczności wyłącznie po to, aby do tego całego pozytywnego rozsądku domieszać niszczący czynnik swojej fantazji. Właśnie te swoje fantastyczne rojenia, tę swoją najgorszą bzdurę zapragnie utrzymać jedynie po to, aby samemu sobie zaświadczyć, jakby już nie można było się bez tego obejść, że ludzie są jeszcze ludźmi. Nawet gdyby człowiek rzeczywiście okazał się trybikiem w machinie praw natury, gdyby mu tego dowiedziono za pomocą nauk przyrodniczych i matematyki, to i wtedy jeszcze się nie opamięta, lecz umyślnie postąpi na przekór, jedynie za potrzebtem niewdzięczności, o, żeby postawić na swoim. Kiedy zaś zabraknie mu na to sposobów, wymyśli ruinę i chaos, wymyśli różne cierpienia, a jednak postawi na swoim. Puści w świat klątwę, a że przeklinać może tylko człowiek, to już przywilej najbardziej wyróżniający go spośród innych zwierząt, to bodaj gotów tylko tym przekleństwem dopiąć swego, czyli rzeczywiście przekonać się, że jest człowiekiem. Jeżeli powiecie, że i to wszystko można wyrachować według tabliczki, chaos, i mrok, i przekleństwo, i że już choćby owa możliwość uprzedniego obliczenia wszystko zahamuje, a górę weźmie rozsądek, to człowiek umyślnie wtedy popadnie w obłąkanie, żeby nie mieć rozsądku i postawić na swoim. Ja w to wierzę, ręczę za to. Cała bowiem sprawa człowiecza w gruncie rzeczy do tego chyba tylko się sprowadza, żeby człowiek co chwila sam sobie dowodził, iż jest człowiekiem, a nie trybikiem.
choćby własnymi bebechami, żeby dowodził, chociażby barbarzyństwem, żeby dowodził. A tymczasem, jakże tu się nie cieszyć, że tak jeszcze nie jest i że chcenie na razie diabli wiedzą, od czego zamierzy. Tyle się słyszy o dążeniu do lepszego świata. W każdym razie człowiek zawsze okazuje się jakoś niezręczny przy osiąganiu podobnych celów. Osiąganie owszem lubi, a osiągnięcie już nie tak bardzo. I to jest, ma się rozumieć, arcyśmieszne. Słowem, człowiek jest skonstruowany komicznie. W tym wszystkim oczywiście tkwi kalambur. Niemniej, gdyby wszystko było proste jak 2 razy 2 równa się 4, to bądź co bądź byłaby to rzecz arcynieznośna. 2 razy 2 równa się 4 to moim zdaniem impertynencja. 2 razy 2 równa się 4 spogląda na nas arogancko, zagradza nam drogę i spluwa. Przyznaję, że 2 razy 2 równa się 4 jest rzeczą wspaniałą, ale jeżeli już mamy wszystko wychwalać, to i 2 razy 2 równa się 5 niekiedy bywa rzeczą arcymiłą. I dlaczego tak mocno, tak uroczyście jesteście przeświadczeni, że tylko to, co normalne i pozytywne, słowem, jedynie błogostan jest dla człowieka korzystny? Czy aby rozum się w tej ocenie nie myli? A może człowiek pożąda nie tylko błogostanu? Może równie mocno nęci go cierpienie? Może z cierpienia właśnie odnosi tyle samo korzyści, co z błogostanu. A człowiek niekiedy namiętnie gustuje w cierpieniu. To fakt. Tu już zbędne jest sięgać do historii powszechnej. Niech każdy spyta sam siebie, jeżeli tylko jest człowiekiem i choć cokolwiek przeżył. Według mojego osobistego zdania, gustować wyłącznie w błogostanie to nawet jakoś nieprzyzwoicie. Dobrze to czy źle, ale czasem coś połamać to też bardzo przyjemnie. Ja tu właściwie nie obstaję ani za cierpieniem, ani też zresztą za błogostanem. Obstaję przy swoim kaprysie i przy tym, żeby był mi zagwarantowany, gdy zajdzie potrzeba. Jestem pewien, że człowiek nigdy się nie wyrzeknie prawdziwego cierpienia, zniszczenia i chaosu. Cierpienie, przecież to jedyne źródło świadomości. To też, choć oświadczyłem na wstępie, że świadomość według mnie jest dla człowieka największym nieszczęściem, wiem, że człowiek to lubi i nie zamieni na żadne inne satysfakcje. Zresztą, moi państwo, jestem przekonany, że nas, zwykłych ludzi z podziemia, należy trzymać w ryzach. Bo chociaż potrafi taki przesiedzieć w podziemiu i kilkanaście lat, ale kiedy się już wyrwie na świat, to gada.